Czegoś takiego w regionie jeszcze nie było. Kopalnia knurów Szczygłowice będzie ogrzewać basen w Szczygłowicach. Tak można w wielkim uproszczeniu i w skrócie opisać inwestycję, która lada dzień ruszy. Woda w basenie ogrzewana będzie przez ciepło, które wytwarza kopalnia będąca tuż za płotem pływalni. Na czym dokładnie polegać będzie ten proces? Zobaczcie i posłuchajcie Państwo sami. Hala Mosir skrytą pływalnią w knurowskich Szczygłowicach. Roczne ogrzewanie 25-letniego obiektu wraz z niecką basenową kosztowało blisko 300 tysięcy złotych. Od tego sezonu Mosir może liczyć na znaczne oszczędności, a to dzięki innowacyjnej inwestycji, która lada dzień zostanie wdrożona. Budynek ogrzeje bowiem kopalnia swoim ciepłem. Dosłownie, ciepłem z kopalni, tak zwanym ciepłem odpadowym, który jest ubocznym produktem procesu całego produkcyjnego kopalni. Sedno całej sprawy zamyka się w tym miejscu. To chłodnia wentylatorowa, która niemal przez płot sąsiaduje z halą. To tutaj trafia gorąca woda z kopalni, którą następnie urządzenia schładzają i oddają z powrotem. Ciepło zaś uciekało w powietrze jako odpad. I ten odpad dyrektor Mosiru postanowił wykorzystać. No, przygotowania były długotrwałe, bo najpierw trzeba było przekonać do pomysłu władze kopalni. Później wszystkie sprawy techniczne uzgodnić, czy jest to w ogóle możliwe. Zwrócić się o środki dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, ale to wszystko już jest za nami. 4 lata trwało, nim udało się sfinalizować pomysł ogrzewania szczygłowickiej hali ciepłem z kopalni za pomocą specjalnych pomp. Te pompy są w stanie nam ogrzać tą wodę w basenie, tą, którą widać i nie tylko, bo tej wody jest aż prawie 600 metrów sześciennych w całym obiegu. Można sobie to wyobrazić, porównać do użytku domowego. Do tego oczywiście będzie ogrzewana wanna do hydromasażu oraz centrale wentylacyjne, które nagrzewają powietrze na obiekcie basenowym. Dodatkowo ogrzewana będzie woda zużywana pod prysznicem czy kranowa. Ten niecodzienny pomysł przyniesie korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale i konkretne oszczędności. Jak wylicza dyrektor Mosiru, inwestycja, która kosztuje 1 000 000 zł, zwróci się już za 4 lata. Do budowy pomp ciepła ośrodek dostał aż 800 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ale to nie jedyna inwestycja, która ma dać ekonomiczny wynik. Istotą tego pomysłu jest drugi jakby podprojekt, budowa własnej stacji transformatorowej zasilającej, gdzie opłaty za dystrybucję energii elektrycznej są bardzo wysokie i z tego tytułu z kolei jesteśmy w stanie nawet do 80 paru tysięcy zaoszczędzić na całym obiekcie. Aktualnie trwają prace związane z budową stacji transformatorowej i wykonaniem zasilania elektrycznego dla przyszłej instalacji, a na przełomie października i listopada w podziemiach hali powinny się znaleźć specjalistyczne pompy cieplne.